Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest na tą chwilę koniec długiego weekendu, czyli niedziela, 14 czerwiec 2020. I właśnie przyjechaliśmy, godzina 15, przyjechaliśmy na nockę z niedzieli na poniedziałek i wspólnie z Karolem połowimy oto na tym miejscówce. Siema, Karol. Siema, Jaśko. No krótko i na temat, jak będziesz łowił, tylko krótko i na temat. No to co widzisz, spławik i gruntówka, czyli wracam po prostu do standardowego mojego wędkowania. No i w nocy też będziesz na spławik łowił? Ja łowię w nocy na spławik, zobaczymy, podnęcimy, może przyniesie jakieś efekty, tak czy siak trzeba wykorzystać. Mamy wolny niedzielę, mamy wolny poniedziałek, pogoda sprzyja, plany były nieco inne dzisiaj, ale się zmieniły, no i po prostu postanowiłem wyrwać się na nockę. No i widzicie, krótko i na temat, rozkładamy biwak. Ja już dwie wędki z gruntu zarzuciłem w nocy. Będę łowił na torebki PVA z dużymi podajnikami w gumce. Zobaczycie sami później, a teraz dwie metody rzuciłem. Rozkładam się za nęcę miejscówkę na 36 metrze i pomału się rozkładamy, zanęcimy i później jedną wędkę ściągnę i będę łowił feederem, klasykiem na koszyk z wykorzystaniem pinki i zobaczymy, jak to będzie. Więc trzy wędki mam do dyspozycji i zaczynamy wędkowanie. Na początek zanęcimy trochę towaru, większe, mniejsze pelety, drobne. I do tego damy kukurydzę, którą odmroziłem. Zobaczcie, koński ząb. Za wiele tego towaru nie ma, ale poślemy to, to na 36 metrach pokazałem. I zobaczymy, co przyniesie ta dzisiejsza wieczór, noc, no i poranek z tego łowiska, więc bierzemy się za pracę, nie robotę, bo od roboty, wiecie, jest koń, chłop i traktor i jedziemy z tym koksem. Tak, widzicie, weźmiemy rakietę i zanęcimy delikatnie na 36 metrze. Tu też klip jest, wędka krótsza. Pierwszy próbny, ok. Więc jedziemy. Ziarna bez zanęty na razie, duże pelety, tak aby przyciągnąć, zainteresować jakieś większe rybki. Do klipa i obnęcimy. I ostatnia. Ostatnia rakieta
i jaspytkę. Okej, zanęcone na noc większymi paletami, kukurydzą, koński ząb, no a resztę to w podajniku, z podajnika, mieszanka z Marcela. Gold Pro od Marcela Classic, to w podajniku będzie i w nocy torebki PVA z paletami. Okej. Sprzęta. Okej. I to. Okej. Jedna. Другом. Kręcone. A z przodu weźmiemy śledziem. Ja dzisiaj będę używał z Marcela Liquid dopalacz, w którym rozrobię zanętę na leszcza, no i zanęty kultowy już Gold Pro Classic na leszcza, i to rozrobimy teraz i będziemy mieli do klasyka i pod metodę. A więc bierzemy się za rozrabianie mieszanki. Zrobimy tyle, ciutkę zostawimy na rano i weźmiemy to o likwidzie na leszcza. Okej. Dobrze, niech sobie pije i rozłożymy jedną z wędek, którą przygotowałem na gającą szczytówkę i klasykiem na pinkę. Jeszcze przed zachodem słońca spróbujemy coś złowić na tą mieszankę. Wlejemy atomizer, wlejemy trochę, tak aby później domoczyć, tak aby wszystko było pod ręką w czasie nocnego
pędkowania. Ok, dobrze. Pomalutku, powolutku. Karol rzuca pod spławik. No by mu przyniosło to zamierzony efekt w postaci jakichś ładnych rybek. Dobra, cztery. No i tak. A ta szmata tu będzie wisiała? Na razie będzie. Na razie będzie. Bo słyszę. Przyjechałem zrobić pranie. Aha, okej. No i czekamy. Nie. Tylko mówię, że czy cały czas będzie. Bo cały czas jak będę cię nagrywał, to szmata będzie na. Wiesz, i psuje trochę. Wiesz. Nie, no ja trochę przesnie, bo. Dobra, no rozumiem. Okej. Czekam, aż mieszanka wypije. Później ją przetrzemy, tak aby lepiej pracowała. Uwalniała się z koszyczka. Dodamy robactwo. Rozłożymy klasyka. Jedną ściągnę metodę i zarzucimy na robactwo. Zobaczymy, tak aby jeszcze dzisiaj zaliczyć jakąś rybę w ten niedzielny dzionek. No i siatkę już wsadziłem, bo będziemy ryby przetrzymywać. Przynajmniej ja będę ryby przetrzymywał w wodzie, bo można, bo to woda PZW, nie inaczej. Tak aby zrobić rano jakieś zdjęcie, coś tego. No zobaczymy, czy oczywiście coś się złowi, ale siatka już wszystko tak pomału, obóz rozwinięty, zanęcone. I tak mówię, będziemy dzisiaj łowić z gruntu na metodę i koszyczkiem. Oto na zanętę z Marcela Gold Pro Classic. Tylko ją jeszcze zaraz doprawimy robactwem. Okej. Zobacz, jaka chmura z tyłu, 10 długości. Tak, aby wszystko ręce i nogi miało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 36 metr. Muraka tam idzie. Okej. I zaraz mieszankę wsadzimy do podajnika, założymy robaki i będziemy wędkować. Nic się nie zmieniło z ostatniego wypadu. Zobaczcie, koszyk 30 gramów. A więc mój zestaw wygląda tak, zobaczcie. Krętlik. Raczej stoper gumowy u góry, na dole. Niżej skrętka. Spinka do szybkiego zmiany przyponu i przypon 60 cm. I tak mój zestaw się prezentuje. Okej, ale jeszcze zanęta nie dojdzie. Już piję. Przetrzemy ją przez sito. Rzucimy robactwa i zarzucimy na pinkę, z tym, że jedną wędkę ściągnę, bo wolno wędkować na dwóch. I będzie jedna na metodę, druga będzie klasyk na pinkę, a w nocy klasyka ściągnę, zobaczymy, i przerzucę obydwie na metodę na torebki PVA. Dobrze, i mieszanka dochodzi. No i czekamy na pierwsze branie i pierwszą rybkę, a to u Karola, a to u mnie. Okej. Kurde. No. No zahaczyłeś, pa. No musisz ją od... Widzisz, kaczkę zahaczyłeś. No to będzie jazda teraz.
poszedł zestaw. Poszedł? Tak. No gdzie masz spławik? No nie, czekaj. Puściła, ona. Puściła, no. O, ale szczęście. No widzisz, jak pływają kaczki. Okej. Okay. To tyle. Tam chmuraka idzie. Ale my mamy schronienie, zaraz płachtą. Ale walka była. Przykryje, no. A ja przetrę sobie mieszankę. Raz tylko. Okej. Okay. A branie miałeś na spławik? Nie, znaczy się, ona mi się zahaczyła i pociągnęła. Aha. I spławik mi poszedł i mówię, przytnę, nie? No to kaczkę przyciąłeś. Ja to no. Nie pokazuje, żeby była buz. Tak może nie całkowicie. No zobaczymy, nie? Przez dwa dni alert pogodowy, a widzisz, może... No ale zobaczymy, może przejdzie. A do rana siedzimy, do 12 gdzieś, po południe 11 zobaczymy. Zobaczcie, a tutaj resztę ziaren, konopia w tej zanęcie zmielona, większy granulat, więc nie wyrzucamy. I tak mamy przygotowaną mieszankę. Teraz dodam tylko robactwa. Zobaczcie. I to będzie pod metodę. Do nocy i pod klasyka, a później pakunki, czyli przejdziemy dwoma metodami w nocy i będziemy zakładać podajniki, a w środek pakunki, peleciki, PV-kę, tak to się prezentuje na gumeczce, oraz większy dumblesik, pelet i tak. Pakunek będziemy słali, więc przygotowane wszystko, to jest do nocnego wędkowania, a do wieczora na mieszankę z Marcela Gold Pro Classic z pinką. O, ciemniej się zrobiło. Ok, ale stanowisko przyszykowane, więc ściągam jedną wędkę, tak aby legalnie łowić na dwóch. Jedna ściągnięta. Postawimy ją tu, drodzy Państwo. I ona jest ściągnięta, tak żeby później nikt mnie nie posądzał, że łowię na trzy wędki, bo ta jest ściągnięta. Tylko interesuje nas ta oraz klasyk. Zakładamy robactwo i zarzucamy nadgającą szczytówkę, tak aby złowić jakąś płotkę. Tuki na początek. Nabijamy podajnik. Delikatnie. I zarzucamy zestaw w miejsce klipowania. Na razie nic, ale muszę inaczej ustawić sobie podpórki, bo jak leżę, to nie widzę szczytówki za nisko i przy okazji skrócę przypon, tak gdzieś do 30 cm. Przerzucimy tak, aby zanęta już tam zostawała w łowisku na nocne wędkowanie. I tak mówię, najpierw skrócimy przypon. To szybka piłka. Odczepimy. Tu mam gdzieś do pętelek jest. Skrócimy trochę, niedużo. 1, 2.
końcówkę odetniemy. I mamy taki 35 cm krótszy już. Okej. Ale tak mówię, wezmę sobie podpórki, przestawię inaczej, trochę tu, z tej strony i wyżej. Pięknie. Teraz trzcinki mi przeszkadzają. Okej. Weźmiemy w tej pozycji. Dobrze, po kosmetykach teraz jest idealnie. Teraz jak się oprę, to widzę ugięcie kija, więc może być. Ok, i wędkujemy. Rybi rak ryba, czyli Karol raka ma. No my czekamy na jakieś branie, na jakąś rybkę. Wyrzucam go do wody? No rzuć go do wody, nie? Jego odpływa. No i zobaczymy, czy uda się coś złowić. Więc wędkujemy do jutra. Cała noc przed nami. Wieczór. No i zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo na tej wodzie PZW. Okej. Płotka, płotka. Na spławik pierwsza ryba u Karola. Karol nie jest na zero. Nie wkłada, że siatki? Pierwszą to wypuszczę. A co? Pierwszą wypuszczę. Pierwszą wypuszczę, że chyba. No mam nadzieję, że będzie to, wiesz, zwiastun na lepszy czas. No zobaczymy. Druga płotka u Karola, ja dalej na zero. Siatkę wziąłem, przełożyłem w razie co jakby jakaś ryba była, to w nocy skarpetę włożę. Może być zimno, tak aby nie wchodzić daleko do wody. Więc tu siatkę wziąłem z tej strony. No i zobaczymy. Okej. Jakieś pociągnięcie miałem na robaki, wiesz? Miałem. A my osoliłem i tu, i tu kukurydę. Tak? Mamy, drodzy Państwo, jest godzina po 18 parę minut. Słuchamy transmisji meczu Korona Kielce Lech Poznań. Na tą chwilę jest 0-0. No my wędkujemy, słuchając transmisji meczu. I zobaczcie, drodzy widzowie. Nic, jak u mnie nic, nawet brania. Rozpogodziło się pięknie u Karola, tam gdzie dęcony drapieżnik bije w trąd lubnicę, okoń, nieduży szczupak, może sandaczek. Wiem tylko, że bije, a my słuchamy mecza, słuchamy transmisji meczu Korona Kielce Lech Poznań 0-0. Tam bez bramek, u mnie bez ryby, no ale zobaczcie, jak się ładnie rozpogodniło. I wędkujemy, czekamy, czekamy. I zobaczymy, jak przyjdzie ciemno, czy coś będzie. Przygotowałem, drodzy Państwo, dwa zestawy.
Jeden prezentuje się tak. Jest pasta czoskowa, gumka i pakuneczek PVA, pelety mieszane, kryl czoskowy i tu przynęta czosnek. Czosnek zapięta i tak prezentuje się jeden zestaw. Drugi zestaw, ta sama śpiewka, kryl, pasta z kryla, gumka i torebka, kryl, czosnek, pelet mieszany i podajnik oblepiony pastą. W przypadku jednym, w przypadku drugim tak to się prezentuje, tylko później w nocy dowiążemy i takie pakunki pośle w miejsce wyznaczone na klipie 36 metr. Tak to się prezentuje. Jedna pasta z kryla, druga czosnek i przynęty. Kryl oraz ser z czoskiem. Tak przygotowałem tą mieszankę, a na razie metoda nic, klasyk pinka nic i dwa pakunki przygotowane. Ok, zakrywamy, a później na noc założymy to. Rzucę jedną rakietę jeszcze, ale zrobimy tak. Damy trochę zanęty. Oraz trochę towaru grubszego. Ok. Jedną poślemy i później jeszcze jedną. Ale to pod wieczór. Okej. Trochę bliżej, a to nie przeszkadza. Parasol mi przeszkadza. I jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Zanęta. I pelety. To tu teraz od Karola rzucimy. Tak, żeby doszło do klipa. Idealnie. I tak mówię, jeszcze z dwie rakiety, ale to pod wieczór pójdą z zanętą i z peletami. A więc pierwsze branie, drodzy Państwo, ale to nie z płotka. To nie będzie płotka. Prawdopodobnie zanęta na leszcza i będzie leszczyk. Tak myślę, ale to jeszcze trzeba wyholować rybkę. Ale zobaczymy, prawdopodobnie to leszczyk. Tak mówię. Zanęta pod leszcza i jest nieduży leszek. Więc, drodzy Państwo, nie jestem na zero. Nieduży leszczyk, ale cieszy. Cieszy w końcu pierwsza ryba, już taka nawet przyzwoita. Więc idzie do siatki do wspólnego zdjęcia. Thank you.
i przerzucamy zestaw dalej, czekając na kolejną rybkę. Więc zakładamy 3 sztuki. Jeden, dwa, trzy sztuki. Nabijemy duszankę. No tam. A weź, zakop to tam. I przerzucamy. No dobrze. Zestaw. Daj do Karoliny. Daj se spokój, Ula. Co tu chcesz, wziąć kokot? Okej. Kolejne branie. Przegrywamy z Lechem Poznań 1-0. Ale tu kolejny leszczyk. Prawdopodobnie pomalutku. Tak by zaczął się branka. Zobaczymy co. Leszczyk. Zobaczcie. Nieduży, ale cieszy. Zobaczcie. Druga sztuka. No i może wejdą oby. Zobaczymy. Okej. I rybkę wkładamy do wspólnego zdjęcia. Okej. Okej. I wędkujemy dalej. Już górą idzie. No wiemy, że te szeregi korony już tam dość mocno. Widzisz jak idzie? Tak strzała. Każde wypadnięcie piłkarza z tych 13-14 grup, z których tak naprawdę korzysta trener Maciej Bartoszek, no to są ogromne problemy. No i drodzy Państwo, przegrywamy 3-0 z Lechem Poznań. Ginkier, hat-trick klasyczny, 3 bramki strzelił, więc ciężka sytuacja przed nami, będzie, ale jeszcze 7 meczów w barażach, raczej w grupie spadkowej, no i koniec. Nasze również, proszę Państwa, bo liczyliśmy, no nie oszukujmy się, na lepszy rezultat, gra sama, szczególnie w pierwszej połowie. Godzina 20. 0-0, no a... I tak to leci, drodzy Państwo, godzina 20. Korona przegrała. Tutaj ryba buszuje w terenach. Ja ubieram się na noc. Wkładam skarpety, ciepłe spodnie, kalosze. I widzimy się za chwilkę. Coś tam delikatnie, ale to ma szarpnąć. No. Czekamy bardzo delikatnie w skubie. Ale czekamy. Takie coś nie zacinam tak delikatnie. Nie, to ma pociągnąć. Już nie mówię łuk, cap, parabola, ale przynajmniej tak, żeby było branie widoczne, a nie takie skubnięcia, więc czekamy. I tak mówię, ja zanęcę sobie jeszcze jedno, rzucę rakietę. Zanętę. I damy peletu jedną rakietę.
oraz kilka ziaren. Jedna i wystarczy już. Dzisiaj nie będę nic sypał. Okej. Teraz było branie widoczne. Do cięcia było branie, ale czekam aż powtórzy. Chyba, że już coś się tam zapięło. Zobaczymy. Nie zacinam. Chyba, że już się coś zapięło. Chyba coś jest. Nie. To jeszcze dalej robaki. Przynęta szamana. Dobry znak. Trzy sztuki. Tak mówię, jeszcze z godzinkę, może pół godzinki klasyka podtrzymam, później ją ściągnę i drugą na metodę zarzucimy, założymy 12 mm pelet, gdzieś do 11, do północy zobaczymy, kryl, 14, 12, pikantną kiełbasę, na później tą z pastą, co wam pokazałem. Co widzicie na zdjęciu, to po północy założymy do rana.